hita ściągam. Nie dotykajcie tego gówna Lajona. Lajon gówno. No i... Po żadnym innym batonie nie ma takiego strania. Czy włącza alerty? No włącza, ale nie wysyłajcie głupot. Dwa batony w czekoladzie, Lajon i gówno. Co? Ale jak to Lajon nie jest batonem, no co ty opowiadasz? Dobra, jeden gracz. Mam tu sejwika, na którym spędziłem 5 godzin, 3 minuty, 5 sekund. 240 HP, 100 punktów many, świat ekspert. Nie pamiętam, co się tu działo dokładnie, ale bambik. No mam bambikową postać póki co. Jako głównej broni widzę, że używałem łuku z fire arrowami. Co ja chciałem zrobić? Nie walczyłem jeszcze z okiem i pamiętam, że założenie chyba było takie, że chcę powalczyć z okiem. Z tym, że żeby powalczyć z okiem, trzeba było nazbierać jakichś matsów, żeby to potem chyba przy stole ogarnąć takim kraftowym, specjalnym. Ja nie wiem, czy ja już czasem tego nie skrafciłem sobie. Nie mam, nie pamiętam, kurde, bo to było dosyć dawno. Butów potrzebujesz? Jak to? Jakich? No widzowie, doczekaliście się terarki? To teraz nacieszcie się dwoma, może trzema godzinami gierki. A po zapowiedzi następnego streama z Terrarii poczekacie znowu rok na nową przygodę z tą grą. Miłej zabawy. Kurczę, chyba nie skrafciłem tego. A coś jest to podejrzane, bo jestem prawie że pewny, że miałem więcej tych soczewek. Czyli co, finalnie chciałbym szkarłatne serca znaleźć. Żebym sobie boostnął trochę HP. I na większej ilości szkarłatnych serc można podchodzić do oka. Tylko jeszcze muszę pozabijać tych latających. O, jest! Podejrzanie wyglądające oko. Jest! Ty, nie widziałem tego. A może teraz bym dał radę zrobić na takim hapsie? Tylko to zwastować to trochę przypał, no. No nic, szkarłatne serca. Wątpię, żebym teraz zrobił. Dozbieram szkarłatnych serc. Tyle. Jeśli chodzi o armor, to jakie mam? Tungstenowe. Cały set tungstenowy. Nie wiem, czy jest premia. Jest premia 3 punkty obrony za calutki secik. Miałem jeszcze sztabki platyny, ale nie wiem, czy z platyny opłaca to robić. No to idziemy po szkarłatne serca. Chyba, że tędy by pójść. Albo tędy po prawo. A może do piekła od razu zejdę po te skrzyneczki. Chociaż nie wiem, czy piekło jest odblokowane, jak nie zrobiłem wszystkich bossów. Czemu Wojtuła ma bana? Bo ktoś go zgłosił. Ja go nie zgłaszałem. Jak się healowało w terarce, bo zapomniałem, ty. Jak mogłem się healnąć? Czy same się odnawiało też czasem? Mniejsza mikstura pod H? To jest cooldown. Minutę na nią. Co jest, kur? A to zwykły mi też mogę. O Jezu, wreszcie Terraria. Jestem tak zadowolony i podekscytowany, że aż powiem, że mam Montoka Pusilni Toman, który wpierdala makowca na obiad. Pyk, 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 pyk. Oj, masz bloka w tym momencie. Przecież kurwa to zniszczyłem, czego chcesz? Nie wiem, zniszczyłem to normalnie. Zniszczyłem ładunek zanim podniosłem i tak mnie wyjebało. Kurwa no! Duszę się. Nie lubię podziemnych walk. Titan Holo. Oko, no nie zrobię teraz oka. Zbiorę trochę serduszek i wtedy pójdę na oko. A z oka chyba było, nie był drop RNG, ale RNG było to, jakie quality wypadnie. Chyba tak to było. Czy wiem, że to się przekuwało potem i tak mogłeś sobie ogarnąć, ale... Chodź tu, maleńka. Nie, kurwa, nie dwie naraz, no. Ja pierdolę. Zatruła mnie. No dwóch naraz nie zrobię. O! Ja pierdolę, no. Zgon będzie. Nie mogę się kurwa wydostać, no! Nienawidzę walczyć w wodzie, nie da się. Weź mnie, płetwy mi jakieś daj, żebym mógł normalnie pływać. A przecież ja miałem bomby, zapomniałem. Mogłem im zbombardować łeb. No, i na hitka, obie. Jeszcze kolejna tam jest teraz. Jeszcze piranie są, ale piranie mi raczej nie... Kurwa, duchy. No nie, bo się uduszę, no kurwa, jak... Nie wiem, jak wyskoczyć. Ja pierdolę, wolne tereny. I tak pewnie, może wezmę może to. Ja pierdolę. Ulewa się. Muszę zaraz znowu pod duszę. Kurwa, nie wiem co. Mam nadzieję, że warta ta lokacja tego była. To się respi mi to gówno, rak. Przynęta na rekina. Przywołuję młodego rekina. O kurwa! Włoski trójząb. Dobre quality jest tego. Nie!
Bo się zagadałem. Dobra, żyję. Crit chance, niska szybkość. Gdy trzymasz ten przedmiot, twoja ruchliwość w wodzie zostaje zwiększona. O, no i zobacz, co się da teraz robić. Teraz nie utonę. Kurwa, nie tędy. Zaraz utopię. Nie ma serca, nie ma skrzynki, ani serca. Kurwa. Wypuść mnie! No! Nie pierdol. Ała! Kurwa mać! No! Pająk, który nie tonie. Jak? I grotołaz do śmieci poszedł. Może już teraz nie upadnę, chociaż te pajęczaki śmierdzące tu się czają. Jest ten pająk, co mnie uwalił. 160 na 160 HP. Nie wiem, czy to jest ten w sumie, ale już się łaś. Jak będą podwodne moby, to na to się nie da walczyć, bo nie skajtujesz tego, no jak. O! Zalejmy to wszystko. Zaraz, skrzynka pojebana będzie. Zanim do oka podejdę, chcę mieć trochę serc na ogarniane. Pato! Widzisz to? Gościu. Zrodzony z ognia. O, serducho. No i zajebiście. Problem jest taki, że kurde, bomby się skończyły. Jeszcze kilka bombek. O, wróżka. Prowadź mnie. No. Gdzie? Prawo? Prowadzi ta wróżka, czy co robi? Tylko nie wiem, czy nie idę za nisko z drugiej strony. Zaraz będą jakieś pojebusy kompletne moby. Co to jest? Kurwica. Ale się zawinął. Się podwinął włos jakiś czy coś. Ostatnia prosta do piekła. Tylko nie wiem, czy jest sens w ogóle na tym etapie iść do piekła. Do tych skrzynek trzeba było chyba klucze mieć. Klucze nie mam pojęcia skąd. Ile mam kaski swoją drogą? Ja to chcę oko zrobić. Ja po prostu czerwonych serduch potrzebuję. Iść tam, gdzie nie byłem, jeśli chodzi o powierzchnię. Czyli na przykład chcę pójść tu i iść w bok, i siemano, i będzie git. Bo aktualnie to... Znaczy jest tu szansa, że znajdę też serce, no. Zobaczymy, posiedzę tu do momentu, aż wróżka czegoś nie podpowie. Albo jestem już za nisko i po prostu tu się nie respią te serducha. O kurwa mać, nie wygląda to dobrze. Pójść! No niech to jasny gwint. Kurde, jednej bomby brakło. Nie mam jak skrafcić bomby? Dobra. Chuj. O, no i kultura. A jak wózek? O! Delikatnie. Nie. Ile to ma HP? 120 szkielet losowy. To możemy go machnąć. Fajnie byłoby tu coś podgridzić, ale no te skrzynki są pozamykane. W wazach nic nie znajdę, nie? Chciałam jakieś déjà vu, bo czwarty raz oglądasz ten etap u mnie? To ciekawe, bo ja go chyba trzeci dopiero przechodzę. Co jest, kurwa? Imp! Ja mu nic nie robię, no. Dobra, chuj, idziemy. O chuj. Pójść mnie. No, nie wiem, czego ja tu szukam nawet, nie jestem... Nie mogę. Gówno, kurwa. Nie ma sensu tu chodzić z takim girem aktualnie. Nie wiem, po co ja odszedłem do tego piekła. Mam nadzieję, że się nic nie pali, jak w lawie zginę. No to idziemy tam na... Idziemy na prawo. Tutaj. Tutaj poszukamy krwawych serc i przywołamy oko. Taki plan jest. Ile jeszcze potrzebuje serduszek? 1, 2, 3, 4, 5, 6 serduszek potrzebuje znaleźć. Ile bossów już pokonałem aktualnie? No. Zero. Giruje się jeszcze. Co to jest? Pierwszy raz widzę ten item w terrarce. Co to? Skolopendromorfy. Estier lód? Biorę. Eskalator. Ekstraktor. O kurwa. Posąg anioła. Prędkie, starożytne złoto. Zwiększa szybkość kopania. Kurwa! Weź mi daj spokój. Prędkie, starożytne złoto. Zwiększa szybkość kopania o 25%. Ty fajnej, 4% MS-a. Zakładam. 25% szybciej kilofem operuje. Larwy, pająki. A jak tam diab...
kamień na łeb. Chciałem się spytać, jak tam Diablo 4 się trzymam po czasie teraz. Czy poddawali coś fajnego? To zmieniali wcześniej? To w połowie lipca coś dodadzą, można będzie spróbować, a potem od razu połów wychodzi. Chociaż szczerze nie wiem, czy będę chciał grać w Diabolo. Zależy, jakie te zmiany będą, bo jeżeli nie będzie czegoś... Tak, to zajebiście. ...konkretnego, no to tak, kurde... A chwilę, zobaczę z ciekawości, czym MKRR nagrywa, jakie są tytuły filmików, co tam jest do robienia. 3 dni temu filmik. Chyba warto było wbijać setny level w Diablo. Wszystko o ołtarzach Lilith, sidequest, o którym nie wiedziałeś, gdzie naprawdę opłaca się farmić expa w Diablo. Ja wiem, kurwa, gdzie. Aż za dobrze. W głowie zakręciło, jak sobie pomyślałem o tym, że mam streama odpalić 12 godzin kozłoludów. Aż za dużo masz tych serc na oko, to overkill będzie, ale nie robię tylko pod oko, tylko ogólnie chcę sobie wymaksować te serducha. O cholera jasna, pa. 3 serca, tak o, obok siebie. OP. 1, 2. I co tu mamy? Postrzępiony dętka pozwala unosić się na wodzie. 1, 2, 3. Grzybowa kamizelka, grzybowe spodnie, cały grzybowy ser. 2 serduszek potrzebuje i można przyzywać oko. Jak zobaczycie serce, to się dżijcie, bo mogę skipnąć. Cisza. O, kurwa! Nie lubię tego biomu, kojarzę go. Pająki. Kurwa, i pewnie będzie zatruwało to. Ty kurwa, ul! Jest boss. Ale ja zwykłej pszczoły nie mogę zabić. Co dopiero bossa. Żuk mi sprawia problemy. Czy jutro będzie stream? No, przydałoby się. Raczej by się przydało, ale kurwica, no zobaczymy. Zależy, którą nogą stanę pewnie. Alert pogodowy, burza o sile 7,5 stopnia w skali Beauforta już nad Krakowem i okolicą, ale pierdolnie. Co ty? Jaki Beaufort? Co ty? Ryszard lubi burzę też strasznie. Jak jest burza, to wychodzi na balkon. Taka powiedzmy w miarę zmoderowana burza. To wychodzi i słucha po prostu. Siedzi. A, jest! Kurwa, serce. Tylko nie ma miejsca. Dobra, ostatnie serducho. Ostatnie. Dobra, max HP. No! I tam była skrzynka jeszcze, to można zawitać. To wie, klawiatura nie działa, jak Vanguard jest odpalony, w ogóle nie działa nawet bez włączonego Valoranta. Czekaj, nie działa ci klawiatura, jak jest Valorant odpalony i nawet jak jest nieodpalony, czyli po prostu może kurwa klawiatura nie działa po prostu, czy co? Dobra, to co, po co ja już tu siedzę w sumie, mogę iść na oko. Zabijemy oko, skrzyneczki, no i tak się żyje. Dobra, tepuję do domku i robimy oko. Nie no, drewna to potrzebuje tak bardzo, bardzo dużo. I nie wiem, czy z tymi strzałami to oko zrobię, bo te strzały takie... No, za silne nie są w sumie. Pierdol świętek. Tam się pierdol. 3 piętra starczą? Kurwa, mało tego drewna jednak mam. Ale to nie jedną platformę, piętra robię. Tam jedno drzewo na hita ściągam. Nie dotykajcie tego gówna lajona. Zjadłem jednego i od razu dostałem ataku padaczki i sepsy. Musieli mi amputować nogi, abym przeżył. Teraz walę drifty do końca życia przez 1 lub 0 i baton. Lion gówno, lion gówno, lion gówno, lion gówno. Nieprawda. Słuchajcie go, to nieśmieszny troll internetowy. Znam już takich niespolni. Lioniki pyszne są. No. Oj kurwa. No i to jest 3 piętra chyba starczą. Czy więcej? Starczy? No ja mam obawy, że i tak tego nie zrobię, ale... Też mi się wydaje, że może być kapkę za krótkie. Ciekawostka na temat Liona. Jest to najlepszy baton do jedzenia na redukcji. Po żadnym innym batonie nie ma takiego strania. Polecam. Ja też mam udokumentowany przypadek pacjent 60 PO zażyciu niewielkiej dawki lionów w połączeniu z związkiem Xganer otrzymał niesamowite zdolności mitomanii i pewności siebie i swoich racji, w zamian jednak efektem ubocznym było stracenie władzy w nog. Niepoważni jesteście. Tragedia! Jezus. No i jak ja mam alerty włączać przy takich rzeczach? Miałem alerty, ale patrzę co piszą, to mi się odechciewa włączać tego. Żeby się pośmiać, ale to nie jest śmieszne. To są kłamstwa same. Czujesz na sobie wzrok złej istoty. Kurwa, oko? To potki szybko. Nie mam potek. Skurwysyństwo, za ile to oko przybędzie? Jabłko zjedz? Czekaj, 7, 8, 9. Nie mam jabłka. Ty, jabłko dawało resy? I gdzie... Kurwa, jest oko.
strzały lepsze? Nie mam lepszych strzał, błazna są. Ale one są gorsze chyba. Dobra, dawaj kurwa. Ty, to mi nic nie zrobiło. Nic mi nie zadaje to. Co jest? Czemu ty nic nie bije? Nie pamiętam? No nie. Nie dostaję nawet damage'a. Nie pamiętam dlaczego tak. Ja upadałem na tym oku, ja miałem kilka podejść do oka. Znaczy wiem, że są fakty. O, oba. O kurwa, coś tam zaczyna robić. O kurwa. Nie, a robi się. Nie no, spokojnie. No! I mogę sobie jeszcze jedno sfarmić w sumie teraz. Torba skarbów o Cthulhu. Ile kaski dostałem za to? Aha, małe co, chyba że to w torbie będzie wszystko. Naciśnij prawym, to uporządkuje pierw wszystko. Zobaczymy co było. I chyba ten shield tam był, nie? Szkarłatna ruda, 67. Tajemna tarcza Cthulhu. Pozwala graczowi wykonać zryw i uderzyć przeciwnika. 2 punkty obrony, plus 20 punktów many. A da się to przerolować na coś innego? Kurde, jakąś brońkę bym chciał fajną, bo ten łuk to z główienka ulepiony. Chyba, że z tej rudy mogę to ogarnąć. Ty, jeszcze dwa oka są. Tarczę załóż? O kurwa. A, double jumpa nie ma przez to. A mogę na inny slot double jumpa założyć? Spróbuję. No i elo. Zobaczymy co dostałem. Tarcza, 4% crit chance'a. 2 punkty obrony, a moja aktualna też ma 2 punkty obrony. Czy włącza alerty? No włącza, ale nie wysyłajcie głupot. 2 batony w czekoladzie, lion i gówno. Co? Ale jak to lion nie jest batonem, no co ty opowiadasz? No i tak. Byłem ostatnio na basenie, nagle się wydarzył lionowy incydent. Ewakuowali cały basen i miasto. Po 5 godzinach badań wykazali, że to tylko gówno. Na szczęście obyło się bez ofiar. Prócz jednego osobnika, który teraz jest na wosku. W nogach i w dodatku nie potrafi on odróżnić snajpera od zwykłego randoma i gdy tylko widzi jak ktoś go na wardzie wykrywa to krzyczy jakby był opętany, co jest z kolei kolejnym efektem ubocznym, czyli rozdwojenie jaźni. Ponadto ma on skłonność do tematu głów. Ja pierdolę, czemu to takie duże? Włączaj, no zaraz włączę. Jest taki rozpiernicz tu, że nie wiem, czy to cyna. Dobra, i będzie trzeba oko jeszcze pofarmić, dwa razy zabić albo raz. No i pójdziemy potem lewy dół, chyba lewy na tą krainę zabijać kolejne bossy tu z bombami. A tymczasem zapisz i wyjdź. Marganie dropi kosę za 8000. Noż, jak fajnie, czekaj, poka. 4 dni temu. Zaraz cię zerżnę, ty suko. Ty perwersie. Ta, właśnie to zaokształtowałem. To bardziej tuszol nie ja. Kosa. Czemu jest taki spokojny, jak dostaje kosę? Chryste panie, mi się to gotuje wszystko w środku. Gdzie tuszol nie ja. Kosa. Ej! Mówiłem, że to jest ten dzień. Widzowie, czasami wystarczy to skrzynek otworzyć. Double zero! Double zero, ej. Bratku! O kurwa. Bracie. Mówiłem, że to jest to! To jest ten dzień! Czasami wystarczy 100 skrzynek otworzyć. O kurwa.